Jak widzimy, włączył się tryb konfiguracji. Stan baterii, w tym przypadku jest to zasilacz, więc pokazuje napięcie zasilacza. I tutaj mamy tryb rozbrajania. Po menu poruszamy się zerem w dół, gwiazdką w górę. Hash oznacza OK. Wchodzimy sobie w tryb rozbrajania i mamy do wyboru kodem, czyli rozbrajamy atrapę za pomocą kodu 1, 2, 3, 4, 1, 2, dowolny. Przechodzimy sobie dalej, zerem, przewodami, czyli rozbrajamy za pomocą przecięcia przewodów pod tym kodem i przewodem, czyli rozbrajamy albo kodem, albo przez przecięcie odpowiedniego przewodu losowym przewodem. Przewód jest losowany, po prostu sami nie wiemy, który będzie do przecięcia. Jest to bardzo dosyć trudny tryb. Wybranym przewodem wybieramy sobie, który i wyłącznie kolor trzeba przewodu przecięć, aby rozbroić atrapę. Wybieramy sobie na początek kodem. Wpisujemy sobie kod. Zatwierdzamy. Przechodzimy do następnej pozycji. Pozycja czas. Tutaj mamy pod menu czas do wybuchu. Podaj czas i tutaj podajemy czas odliczania do wybuchu. Przykładowo ustawimy sobie 3 minutki. OK. Wchodzimy ponownie w menu czas. Mamy drugie podmenu czas autoresetu. Tutaj mam ustawione 15 sekund, tak zestawię. Jest to czas, po jakim bomba wróci do pierwotnego stanu po zakończeniu gry. Nieważne, czy zakończy się wybuchem, czy rozbrojeniem, po tym czasie całość się zresetuje. Jest to przydatne na przykład, jeśli mamy to zamontowane w jakimś miejscu, do którego nie mamy cały czas dostępu. Operator na przykład w nim kieruje, to operator sobie uruchamia pilotem. Po zakończonej gry atrapa się sama zresetuje i oczekuje na ponowne kliknięcie pilotem, więc poza wystartowaniem jest praktycznie bezobsługowa. Chyba, że mamy przecinanie przewodów, wtedy musimy albo wymienić komplet przewodów, lub możemy wymienić na zestaw przewodów, które są rozłączane i złączane, i taki zestaw też można u nas dokupić. Zatwierdzamy 15 sekund. Mamy kolejne menu, autotest. Autotest służy do diagnostyki atrapy. Jeśli zauważymy, że coś źle funkcjonuje, przycisk nie działa, możemy to sprawdzić, czy na pewno to jest to uszkodzenie. Uruchamiamy autotest, będą testowane sprawność diod, czy świecą, czy jest słychać dźwięk i klawiatura, i pilot. Wciśnij przycisk A na pilocie, przytrzymujemy i lecimy po kolei przyciski na klawiaturze. Jak jeśli będzie jakiś uszkodzony, to albo nam po prostu nie zadziała, albo wyświetli się coś innego niż wpisujemy. Należy wtedy wymienić klawiaturę przykładowo. Bomba sprawna. Schodzimy sobie na dół. Próby rozbrojenia. Tutaj wpisujemy, ile razy można błędnie wpisać kod, zanim bomba wybuchnie. Do 3 razy sztuka. Wpisujemy 3. Częstotliwość pikania. Tutaj oznaczamy, co ile sekund atrapa ma wydać dźwięk, piknięcie. Co od minuty w dół, na przykład co 10 sekund będzie pikała. Częstotliwość pikania ostatniego. Jest to czas ostatnich sekund przed dojściem do zera. Czyli jakby zwiększa się częstotliwość tego pikania. Nie mamy już takiej, jak tam przykładowo te 10 sekund ustawiliśmy, tylko co sekundę zacznie pikać. Czujnik wstrząsu w tym przypadku nie ma, ale tutaj możemy go włączyć lub wyłączyć. Tekst końcowy. Uruchamiamy sobie tekst końcowy, już wyjaśnię, co to jest. Tekst końcowy jest to tekst, który się wyświetli po rozbrojeniu bomby. Jak wiem, po wybuchu to teoretycznie już nikt nie żyje, więc nikomu nie jest potrzebny ten tekst. Ale możemy sobie ustawić kod lub jakiś tekst.
mamy jakąś zagadkę, ona prowadzi do atrapy, w atrapie odgadujemy kod lub przecinamy prawidłowy przewód, bomba jest rozbrojona, wyświetla nam nasz wpisany tekst, który może być kodem np. do sejfu. Tekst tutaj wprowadzamy troszkę inaczej. Poruszamy się za pomocą 0. Wybieramy sobie literki w dół, 8 w górę. Haszem przechodzimy do następnego, a krzyżykiem wracamy. Niestety jest to trochę ciężko, dużo czasu zajmuje wpisanie tekstu, ale robimy to tylko raz lub co jakiś czas, kiedy zmieniamy tekst. My sobie tutaj wpiszemy jakiś przykładowy tekst. Możemy oczywiście wrócić. Piszemy sobie papa. Ok. I tutaj niestety musimy dojść cały tekst. Musimy każdy znak przeskoczyć, jakby, bo tutaj mamy dwie linijki po 16 znaków. Literka D wstawia nam spację, więc zatwierdzamy, spacja, zatwierdzamy i musimy tak dojechać do końca. I tu możemy na przykład sobie w drugiej linijce też coś wpisać. Szczołeczko. Ścisłą spację. Po zakończeniu linii zapisano. I tutaj mamy informację o autorze. Telefon kontaktowy. Na tyle z tej konfiguracji podstawowej. Wrócimy sobie jeszcze do góry. Jak wspomniałem, mamy kilka trybów. Przewodami. I tak, tutaj wybieramy sobie numer pierwszy, jaki kolor ma nasz przewód. Czy dodać kolejny przewód? Tak. Po prostu możemy sobie zmienić kolejność tych przewodów. Czy dać kolejny? Tak. I tak. Nie. I w tej chwili po przecięciu któregoś z tych przewodów, przepraszam, z tych przewodów, które tam ustawiliśmy, atrapa nam powinna zostać rozbrojona. Tak samo kodem i przewodami. Wpisujemy pierw kod, a potem wybieramy sobie przewodziki. Losowym przewodem. I tak, w trybie losowy przewód mamy możliwość ustawienia, o ile ma się skracać czas po przecięciu złego przewodu. Przykładowo mamy 7 przewodów i sobie ustawimy, że po przecięciu złego przewodu czas skróci się o 5 minut. Wybranym przewodem, tutaj wybieramy, którym przewodem chcemy rozbroić. Jeszcze wrócę, zły skracać czas, wrócę jeszcze z powrotem do tego przewodami. Ponieważ nie wiem, czy tutaj było zrozumiane, tutaj wybieramy kolory przewodów, jak mamy podłączone, czyli mamy pierwszą parę przewodów, więc wybieramy, jaki kolor ma para. Przykładowo podłączony mamy pomarańczowe pierwsze dwa. Ok, dodajemy drugą parę i mamy na przykład druga para jest włożona czarna, więc wybieramy czarną. Mamy tylko, nie. Mamy tutaj na przykład tylko kilka, nie musimy wkładać wszystkich przewodów.
I to by było na tyle z samej konfiguracji. Uruchomimy sobie tryb samym kodem. Kod ustawimy 1, 2, 3, 4. I aby zmienić jakiekolwiek, żeby te ustawienia zostały zapisane, trzeba wyjąć zasilanie, przejść w tryb normalnego użytkowania, czyli wyciągamy tą zworkę, zamykamy obudowę, skręcamy śrubką, która jest w zestawie. I uruchamiamy zasilanie. Stan baterii. Uzbrajanie. W tej chwili atrapa czeka na wciśnięcie pilota. Przytrzymujemy. Jak widzimy, są te nasze 3 minutki. Atrapa pikła, ponieważ ustawiliśmy pikanie co 10 sekund. Możemy w tej chwili podać zły kod. Ustawiliśmy do 3 razy sztuka, także kod niepoprawny, pozostałe próby. I znowu zły. I znowu zły. Tak, i w tej chwili musimy zaczekać te czasy do autoresetu, które ustawiliśmy. Jak widzimy, zresetowało się wszystko, tam chyba było 15 sekund, z tego co pamiętam. I znowu czeka na wciśnięcie pilota. Czas jest ponownie. I tak w kółko. Po wpisaniu prawidłowego kodu powinna nam się atrapa rozbroić oraz wyświetlić, ponieważ włączyliśmy w ustawieniach napis końcowy. Zatwierdzamy płotkiem. Jak widzimy, jest nasz napis papa, który wpisaliśmy na początku. Rozbrajania przewodami nie będę pokazywał, nie mam nic do cięcia w tej chwili. Wszystko jest w instrukcji obsługi, która jest dodawana w komplecie. Dziękuję bardzo i zachęcam do zakupu. Można się skontaktować pod numerem telefonu, który był widoczny przy ustawianiu w zakładce autor, lub po prostu przez naszą stronę internetową. Dziękuję bardzo.